Дети пьем, отец ем, матка не съем. Дети пьем, отец ем, матка не съем. Ну вот. Już prawie miesiąc siedzimy w tym schronie, jeszcze wszyscy żyją, to jest naprawdę nie do pomyślenia, wow. Wow. Jesteś merytorium. Głodzenie, wygłodzenie. Głód, wygłodzenie. To jest jego oprócz tego. Ktoś idzie na ekspedycję krótko. Nie jesteśmy fanami dziwnych zapaszków w schronie, ale gdy do naszych nosów dotarł smród spalenizny, szybko zdaje się sobie sprawę z tego, jak bardzo uwielbiamy aromat, pod którym nic się nie pali. Ogień, musimy szybko go zagasić i ratować nasz dobytek. Nie mamy dość czasu, by uratować wszystkie przedmioty, na których nam zależy. Radio. Dobrze idzie. 10. Oszalały Timmy ma iść na ekspedycję. W żadnym wypadku. Niech wojsko przyjdzie. Dzisiaj jej rodzice piją. Ta Mary Jane jest chyba adoptowana. Bo dlaczego się nie nazywa imię, nie tylko Mary Jane? Weźcie sobie trochę. Daj nam trochę. Timmy uciekł. Mogłem go wysłać na tę ekspedycję, może by coś przywieźć. Nie! Nie słuchaj skarpetkowej. Mary Jane pije. Tak, tak, dobra. Nie! Jestem Dolores usłyszała. Wojsko, 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 trzeba kciuki, wojsko, 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 wojsko. Jest, przestraszam mnie. Tylko przestałem być zmęczony. Dobra, tak, dobra. Wyleczcie jej nogę siekierą, tak. Amputujcie jej nogę. Będzie dobrze. Odwodnienie, wygłodzenie. Odwodnienie, wygłodzenie. Wszyscy piją i jedzą, oprócz Mary Jane nie piją. Jedliśmy się gdzieś w strachu, gdy nasza mapa nagle zaślizgnęła się ze ściany zupełnie bez powodu. Może nasz schron jest nawiedzony, okazało się, że za mapą ukryty był safe, nie przypominamy sobie, byśmy go tam instalowali, możemy spróbować go otworzyć, w końcu mamy czas, spróbujemy tak. Będziecie mieli zajęcie, jeszcze może coś otworzyć. Bo da się skończyć. Jakie żarty zły? O. Zdobyli jedną puszkę i jedną stracili, więc w sumie nic nie ma. Pijesz, kobieto.
A ty dziewczyna, to jest kobieta, nie jest. Wojsko! Naprawdę wody nie mam już. A ja nikogo nie wysadzę na ekspedycję. Ja jestem taki głupi. Ted, dzisiaj idziesz na expedition. Wydaje mi się, że maski gazowe już nie potrzebuję. Ale i tak ci dam. Nie! Nie idzie się nic naprawiać. Jeszcze zepsujecie. Zajebiście. Merytajnie znikła. Dolores pójdzie z maską wodową. A ten siedzi w schronie. Ted wypoczął, więc zaraz zacznie słuchać swojej karpetowej kukiełki. I to będzie koniec. Troszkę wody zostało. Nie, nie będziecie już nic kraść, bo wam się coś jeszcze stanie, a poza tym Dolores już sobie poszła na wyprawę. Wygłodzenie, jesz. Nie, nie pijesz, jesz. Tylko na jeden raz, bo w tak niewielkiej przestrzeni człowiek wyczuje każdy zapach. Gdy ze ściany wypadła dziś jedna cega, zrobiło nam się trochę niedobrze, to wszystko. Ten fetor dochodzący z otworu w ścianie obrzydliwości. Powinniśmy to zbadać i pozbyć się przyczyny wszystkiego zapachu. O Jezus. Co się stało z mapą? Nie, bo to jest kabum bum bum je but. Musimy sobie poradzić. Widzowie. A, chwila, Dolores 66 na ekspedycji. Ale... O nie. Nie zrobicie mi tego, prawda? Dolores umarła? A woda się skończyła. Wiem, że niekoniecznie musi wyskoczyć wysłanie na ekspedycję, a że i tak nie mam żadnego sprzętu, to po prostu zaznaczę sprzęt, że mi na pewno dzisiaj ekspedycja wyskoczyła. Taka rozkminę. Idź. Znowu nas przepędzili. Listonosz? To jest listonosz. No i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nie udało nam się przetrwać, ale było dobrze. Na razie i cześć. Rower!